Dobiegła już końca pierwsza edycja plebiscytu na Sportowca Roku w Rudzie Śląskiej według Sfera TV i portalu sportowaruda.pl. Popularność pierwszej odsłony tego plebiscytu była ogromna, za co serdecznie dziękujemy. Przypomnijmy, że głosowanie odbywało się drogą internetową, a nominowanych do miana najlepszego była 12 przedstawicieli różnych dyscyplin sportu w naszym mieście. Łączna ilość głosów prawidłowo oddanych na wszystkich nominowanych to 396. Walka trwała w zasadzie do ostatniego dnia, a ostatecznie najwięcej głosów i tytuł Sportowca Roku 2007 w Rudzie Śląskiej według Sfera TV i portalu sportowaruda.pl zdobył piłkarz Grunwaldu Ruda Śląska Dariusz Kot. 19-letni napastnik Zielonych znalazł uznanie w oczach aż 93 głosujących. Miejsce drugie zajął inny zawodnik chlebskiego klubu, przedstawiciel sekcji piłki ręcznej Łukasz Biernat, który zgromadził na swoim koncie 90 głosów. Miejsce trzecie zajął zawodnik drużyny młodej ekstraklasy Górnika Zabrze, Mariusz Gancarczyk. Aby uplasować się na trzecim miejscu, trzeba było zebrać aż 88 głosów. Wręczenie statuetek dla wyróżnionych odbyło się w redakcji telewizji Sfera w Rudzie Śląskiej. Zarówno zwycięzca Dariusz Kot, jak i zdobywca drugiego miejsca Łukasz Biernat nie kryli przed kamerą swojego zaskoczenia z takiego obrotu sprawy. Jesteś zwycięzcą pierwszej edycji naszego plebiscytu na Sportowca Roku w Rudzie Śląskiej. Spodziewałeś się, że to właśnie ty spośród wszystkich 12 nominowanych zostaniesz zwycięzcą tego plebiscytu? Dla mnie to było ogromne zaskoczenie. W ogóle nie spodziewałem się, że mogę zostać wybranym sportowcem roku w Rudzie Śląskiej. Chciałem podziękować tym wszystkim, którym oddali nam swój głos. Dodatkowo zwycięzca powiedział nam kilka słów o tym, jak wiadomość o jego sukcesie przyjęli klubowi koledzy. Oczywiście nie odbyło się bez gratulacji w klubowej szatni Grunwaldu. No, oni też byli zaskoczeni tak jak ja i pogratulowali mi. Zaczęliśmy trening. Niestety, podczas uroczystego wręczenia nagród wśród zwycięzców zabrakło zdobywcy trzeciej nagrody Mariusza Gancarczyka, któremu obowiązki klubowe uniemożliwiły przybycie na tą niewątpliwie bardzo miłą uroczystość. Plebiscyt na Sportowca Roku 2007 w Rudzie Śląskiej to jednak nie tylko nagrody dla samych sportowców. Spośród wszystkich głosujących rozlosowaliśmy także upominki. Wszystkich wyróżnionych, którzy jeszcze nie zdołali odebrać nagrody, zapraszamy od poniedziałku do piątku pomiędzy 8 a 16 do redakcji telewizji Sfera w Rudzie Śląskiej przy ulicy Niedurnego 69. A oto pełna lista nagrodzonych. Pierwszą edycję plebiscytu na Sportowca Roku uznać więc można za zamkniętą i na pewno skwitować ją można w dwóch słowach. Wielki sukces! Podziękowania składa Państwu także redakcja sportowa Sfery TV oraz portal sportowaruda.pl w osobie Michała Miśko. Serdecznie wszystkim dziękujemy za udział w pierwszej edycji plebiscytu na Sportowca Roku. Zwycięzcom oraz wszystkim nominowanym raz jeszcze serdecznie gratulujemy. Cóż, kolejna edycja już za rok, a do tego czasu zapraszamy Państwa do oglądania Sfery Sportu na naszej antenie oraz lektury rudzkiego sportowego serwisu informacyjnego sportowaruda.pl. Zapraszam!